Pierwszym działaniem serbeniamina było wydanie edyktu zabraniającego spekulacji i dodatkowych zarobków oficerom. Osiągnął on w ten sposób oczekiwany rezultat. Były to powszechne rezygnacje oficerów na wszystkich szczeblach, po czym serbeniamin wykonał następny krok, awansował wszystkich pozostałych oficerów. Cóż za zmiana? Następnie Serbeniamin stworzył stałe miejsca pobytu dla różnych regimentów, dzięki czemu oddziały te mogły skuteczniej zapobiegać zjawiskom włóczęgostwa, żebractwa i przemytnictwa. Przez trzy i pół roku żołnierze aresztowali prawie 10 tysięcy osób. Celem podjętych reform było nie tylko bezpieczeństwo ludności, ale również zapewnienie siły roboczej dla stworzonych wojskowych warsztatów pracy, produkujących m.in. odzież wojskową, tak aby zmniejszyć koszty utrzymania oddziałów. Serbeniamin zachęcał żołnierzy do pracy na własny użytek, przez prowadzenie ogrodów, w którym zalecał uprawę warzyw i owoców na wyżywienie własnej i rodziny, a także na sprzedaż. Sukces reformy wojska nie rozwiązał całkowicie problemu żebractwa. Szczególnie bolesny był widok dzieci przymuszanych do żebrania. Niekiedy były to dzieci porwane od rodziców, które celowo okaleczano, aby swoim widokiem wzbudzały litość. Benjamin doszedł do wniosku, że ta straszliwa sytuacja wymaga radykalnych środków. Dlatego też wydał postanowienie, że na nadchodzący nowy rok wszyscy żebracy zostaną aresztowani oraz zarejestrowani. Zatrzymanym zakomunikuje się, że od tej chwili żebractwo będzie zakazane, a jedzenie będzie zapłatą za zapewnioną im pracę w wojskowym przytułku, warsztatach. Wczesnym rankiem w nowy rok, Serbeniamin wraz z dużym kontygentem wojska i urzędnikami magistrackimi zebrali się w sali mieszczańskiej w Monachium. Pomimo obowiązywania nowego prawa, żebracy wylegli na ulicę prosząc o litość, tak jak to mieli w zwyczaju w pierwszy dzień nowego roku. Serbeniamin dokonał pierwszego aresztowania. Za jego przykładem całe jego otoczenie ruszyło na miasto wyszukując żebraków, aby ich doprowadzić do ratusza i tam zarejestrować. W ten sposób w ciągu godziny udało się odnaleźć i zarejestrować prawie 2600 osób. Był to zwrotny dzień w dziejach Monachium. Następnego dnia dotychczasowi żebracy zaczęli sami zgłaszać się do przytułku, gdzie znajdowali schronienie i ciepły posiłek oraz instruktorów przygotowujących ich do pracy. Kolejny śmiały eksperyment ser Beniamina okazał się sukcesem. Wyżywienie wojska oraz pracowników w przytułkach okazało się jednak dość kosztowne. Serbeniamin zaczął zastanawiać się nad zmniejszeniem kosztów aprowizacji. Ponieważ do każdego problemu podchodził w sposób naukowy, zaczął badać poszczególne rodzaje żywności pod kątem ich wartości odżywczych oraz kosztów wytwarzania. Serbeniamin zauważył, że żołnierze od chwili reorganizacji armii są zdrowsi i bardziej wytrzymali. Postanowił zatem przyjrzeć się ich diecie, która składała się głównie z zup zawierających warzywa. Zaczął więc przygotowywać różne zupy. Eksperymentował z nowymi uprawami, wykorzystując na przykład rzepę, a jego ulubionym warzywem stały się ziemniaki, które jak obliczył, są bardzo ekonomiczne w uprawie i posiadają dużą wartość odżywczą. Beniamin uważał, że pożywne jedzenie przyczynia się do poprawy samopoczucia i zdrowego wyglądu pracowników i dużą wagę przywiązywał do smaku jedzenia, gdyż uważał, że jedzenie smaczne to zwykle jedzenie pożywne zgodnie ze starożytną maksymą, że to, co smakuje, służy podniebieniu. Zasada ta połączona z wymogiem opłacalności stały się drogowskazem dla Ser Beniamina w jego pracach nad odżywianiem. Ziemniak okazał się ulubionym warzywem Benjamina, jednak nie cieszył się on popularnością wśród ludu Bawarii. Podobnie rzecz miała się w całej Europie. Na temat ziemniaka panowało szereg uprzedzeń i mylnych opinii. Sądzono na przykład, że jest trujący i że wywołuje szereg najgorszych chorób. Dlatego też pracownicy warsztatów oraz żołnierze nie dotykali jedzenia, jeżeli byli przekonani, że zawiera ziemniaki. Serbeniamin Benjamin swoje eksperymenty z przyrządzaniem posiłków zawierających ziemniaki wykonywał w tajemnicy przed otoczeniem w specjalnym pokoju zbudowanym obok kuchni, w którym przechowywał ziemniaki. Kucharzy, których wpuszczał do tego pokoju, zobowiązywał do zachowania tajemnicy. Po wielu eksperymentach Benjaminowi udało się opracować przepis na nową zupę, który brzmiał następująco. Do garnka wrzuć obrany jęczmień, zalej go wodą i zagotuj. Dodaj grochu i kontynuuj gotowanie przez dwie godziny. Następnie wrzuć obrane surowe ziemniaki i całość gotuj przez następną godzinę, ciągle mieszając przy pomocy dużej drewnianej łyżki. Na koniec dodaj kwaśnego piwa i soli, a bezpośrednio przed podaniem dodaj kawałki białego pszennego pieczywa. Wszystko we właściwej proporcji. Początkowo kucharze bardzo dbali o to, aby ziemniaki były dobrze rozgotowane i aby w zupie nie pozostawały ich stałe kawałki. Oczywiście zupę podawano, nie uprzedzając, że zawiera ziemniaki. Wkrótce wszystkim ona bardzo zasmakowała. Była to naprawdę niezwykła zupa. Dopiero po pewnym czasie benjamin zdradził swój sekret. Jednak wtedy nikomu nie przyszło już do głowy protestować ani narzekać na zupę, którą wszyscy polubili. Przy okazji Serbeniamin w sposób niezamierzony stworzył jadłodajnie zup. Swoją zupę Serbeniamin starał się wprowadzać do jadłospisów w innych przytułkach i koszarach. Żołnierzom wydawał sadzeniaki ziemniaków, aby sadzili je w swoich ogrodach. Zachęcał też żołnierzy, aby przez pewien czas pozostawiali swoje ogrody bez opieki, tak aby ciekawi sąsiedzi, rolnicy, mogli sprawdzić, co tam rośnie i sami próbowali na swoich polach uprawy tej nowej rośliny. I rzeczywiście uprawy ziemniaków zaczęły rozprzestrzeniać się po całej Bawarii, a sam ziemniak bywał coraz częściej wykorzystywany do przyrządzania posiłków. Jednakże z biegiem czasu opór wobec posunięć ser Beniamina Rusu. szczególnie hrabia Bush, nadal boleśnie odczuwający swoje poniżenie, prowadził wrogą agitację przeciw Beniaminowi. Podsycał opór wobec jego działań, krytykował skromne wynagrodzenie żołnierzy, ograniczenie ich swobody ruchu i niewłaściwe mundury przypominające swoim wyglądem mundury wrogiej Armii Cesarskiej. Wydawało się, że konwersja żołnierzy w obywateli bardziej się udała od przemiany obywateli w żołnierzy. Chociaż podjętych przez ser Beniamina reform nic nie było w stanie zatrzymać, to nieustanna krytyka jego działań stawała się coraz bardziej stresująca. Nie będąc w stanie dłużej znieść tego ciężaru w 1792 roku przedstawił on elektorowi sprawozdanie ze swojej pracy i zażądał śledztwa w celu wyjaśnienia wysuwanych oskarżeń. I chociaż ustalenia komisji były korzystne dla Serbeniamina, to panująca atmosfera niechęci krążące pomówienia o niegospodarności i o niewłaściwym administrowaniu wpłynęły ujemnie na stan jego zdrowia, także na pewien czas został przykuty do łóżka. I wówczas, jak zapisał w swoim dzienniku, stała się rzecz niezwykła. Wyobraź sobie moje odczucia, kiedy usłyszałem szum modlitw ludzi idących ulicą Monachium, tego biednego miasta i zmierzających w procesji do kościoła, aby tam publicznie modlić się za mnie, za osobę prywatną, za obcego. Jest to dla mnie najlepszy dowód na to, że moje działania, aby uczynić tych ubogich ludźmi szczęśliwszymi, okazały się właściwe. Pomimo fali krytyki Karol Teodor pozostał lojalny wobec Serbeniamina i starał się w jakiś sposób uhonorować jego wybitne zasługi dla Bawarii. Kiedy po śmierci cesarza Leopolda Karol Teodor pełnił tymczasowo rolę wiceregenta cesarstwa, mógł dzięki posiadanym stąd uprawnieniom nadać Serbeniaminowi tytuł hrabiego cesarstwa. Wybór imienia w tytule hrabiowskim pozostawił sir który wybrał nazwę Rumford, miasta w stanie Massachusetts w Ameryce Północnej, z którym związane były jego wspomnienia z młodości. W taki oto sposób sir Benjamin Thompson został hrabią Rumfordem, a jego pożywna zupa weszła do historii pod nazwą Zupy Rumforda.